Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. I złogona w KSW 60, zmiana rywala na ostatnią chwilę i to mocny trochę, rywal bardzo. Trochę mogę się przekręcić, tak? Tak, rozumiem. Jak najbardziej. No tak, no, tak jak wiecie, zmiana rywala nastąpiła, mam nowego przeciwnika. No i tak, to jest dobry zawodnik, oglądałem jego kilka walk razem z trenerem Joczem i uważamy, że rzeczywiście ma fajne umiejętności. Cieszę się, że udało się tak naprawdę zastąpić w tak krótkim czasie i znaleźć kogoś tak dobrego. Śledziłeś też jego walki w Wotorze, bo on tam też wskoczył na zastępstwo, no i wygrał turniej. Nie śledziłem, obejrzałem to wszystko dopiero po czasie. Więc no mówię, no gdzieś tam dopiero od powiedzmy tygodnia znam tego zawodnika, ale naprawdę fajny, młody, perspektywiczny zawodnik. To dla Ciebie najcięższy rywal z tych, których miałeś mieć na KSW 60? Nie wiem. Tak naprawdę to jest trzeci oficjalny zawodnik, z którym miałem się zmierzyć, mam się zmierzyć, natomiast jeszcze było kilku innych, o których też media nie wiedzą, więc no summa summarum będę walczył tylko z jednym, więc nie wiem, czy on jest najcięższy. Przez ostatni weekend naprawdę miałem straszną zagwozdkę na temat, z kim ostatecznie będę walczył. Było dużo analizy, sprawdzanie, kto może przyjechać, kto to może być. No i tylko mnie od tego wszystkiego rozbolała głowa, no bo robiliśmy dużo analiz, a ostatecznie nic nie doszło do skutku. No ale ostatecznie zmierzę się tylko i wyłącznie z Markiem Samociukiem, więc jest to na pewno lepsze niż walka z trzema rywalami. Powiedz, jak chciałbyś, żeby wyglądał ten pojedynek, bo twój ostatni rywal no, nie sprawdził cię w MMA. Czy tym razem chciałbyś, żeby to potrwało trochę dłużej? Wiesz co, ja nie mam takich zajawek na zasadzie, jak długo to ma potrwać. Tak? To może potrwać dystans, może to potrwać krócej. Natomiast chcę dać dobrą walkę, chcę pokazać to, co potrafię. Natomiast nie wiem, które umiejętności będę musiał wykorzystać w tym pojedynku. Na pewno przystąpię do tej walki z pewnym planem i strategią, ale jak się potoczy, no tego nie wiadomo. Miałem okazję zapytać się właśnie przed tą pierwszą walką w Koloseum, czy masz jakąś ulubioną technikę parterową? Wtedy jeszcze nie miałeś, czy coś się zmieniło od tego czasu, czy masz jakieś ulubione poddanie? Nie mam ulubionych poddań, nie jestem parterowcem, nie będę nikogo poddawał. Natomiast no, jeżeli będę w parterze, to będę starał się zadawać ciosy, a nie poddawał. To nie jest moja specjalizacja i na pewno w tak krótkim czasie się specjalistą nie stanę. No, ja się staram mimo wszystko, mimo że dużo czasu spędzam na rozwoju, to staram się koncentrować na swoich mocnych stronach i je wykorzystywać. Izoła, jak duży postęp według Ciebie poczyniłeś na macie od Twojego ostatniego pojedynku i jak dużo lepiej czujesz się teraz w MMA? Wow. Tak naprawdę ciężko jest to ocenić, bo trening to jest jedno, a walka to jest zupełnie co innego i wiadomo, nad wieloma elementami pracowałem. Jeżeli przyjdzie mi wykorzystać je w tej walce, no to będziemy wiedzieli, co zostało wgrane do systemu, bo tak to działa, tak? Można dużo gadać i pewne rzeczy uważać, natomiast wcześniej ring, teraz klatka, wszystko weryfikuje, ale no czuję, że cały czas się rozwijam, no jest dużo nauki, jest też jakby ta pozycja, w której jestem, też sprawia, że wymaga dużej pokory, no bo cały czas gdzieś tam ktoś mnie zaskakuje różnymi elementami, ale nie ukrywam, że tych elementów jest coraz mniej, więc w ten sposób mogę stwierdzić, że chyba jestem coraz lepszym. Ja też byłem w Koloseum, no, pomagałeś Jankowi Błachowiczowi przygotowywać się do walki, świetnie imitowałeś styl Izraela Adesani, to może teraz też zobaczymy w sobotę właśnie trochę takie kiwki jak Adesania. Wiesz co, to jest, wiesz, kiwka to nie jest specjalizacja tylko i wyłącznie Izraela Adesani, on po prostu to robi bardzo dobrze i fani gdzieś to widzą na największej platformie światowych sportów walki, natomiast ja też gdzieś to wykorzystywałem w swoich walkach, treningach jeszcze za czasów boksu, więc jak się dobrze czuję, to staram się również kiwać, uważam, że to jest element, który jest mocno niedoceniany i też stanowi o takiej pewnego rodzaju finezji w tym sporcie, więc no co, no mam nadzieję, że będzie to wchodziło. A będąc Jankiem na walce miałeś okazję złapać się z kimś tam w Stanach na sparingu? Nie było czasu na to, niestety myślałem, że ten drugi tydzień, czyli Fight Weeku będzie tak, że Janek już będzie schodził z tych obciążeń, ja jeszcze rzeczywiście porobię jakąś pracę z którymś z zawodników, który tam jest, ale to już jest w tak krótkim czasie, każdy już ma bardziej sprecyzowane to, co potrzebuje w danym momencie zrobić, więc nie było takiej możliwości. Liczyliśmy na to, ale nie udało się. I to może tak dookoło sportowo, wiemy, że wczoraj został wypuszczony utwór, w którym miałeś przyjemność też gościć. Na teledysku, jak Ci się podobało na nagrywkach? Wiesz co, no było bardzo fajnie przede wszystkim dlatego, że no, zebrały się fajne osoby. Tutaj coachu z KSW bardzo fajnie to wszystko nadzorował. Chłopaki Alberto Loki, Joseph Bratan. Naprawdę robią fajną muzykę, która mi się podoba. No a też się gdzieś tam zakolegowaliśmy, więc to była zupełnie luźna, swobodna atmosfera. No i przełożenie jest takie, że wyszedł fajny kawałek. Ja się z tego bardzo cieszę. Jeszcze on nie jest pełen, ale myślę, że niedługo zostanie dograna druga zwrotka i będzie bardzo fajny utwór. Nawiniesz trochę na tej drugiej zwrotce, czy nie? Nie, na razie się nie wybieram. Przed poprzednią walką widzieliśmy, były lekcje francuskiego, teraz właśnie ta muzyczna zajawka. Czy możemy się przyzwyczaić już do takich marketingowych jakby myczków przed Twoimi walkami, czy to jakby wychodzi wszystko spontanicznie? No spontanicznie, nikt tego nie zaplanował odgórnie, że będziemy, wiesz, nie wiemy co zrobimy przed następną walką, nie wiemy jaka będzie atmosfera, ale uważam, że to jest coś fajnego, jeżeli można dać coś dodatkowego oprócz samej walki, żeby tą walkę wypromować. Szczególnie, że to wiesz, to na ogół zajmuje jeden dzień, po prostu trzeba się skupić i potrzeba do tego trochę więcej czystych chęci niż może samej pracy. No ja tutaj tekstów nie musiałem wymyślać, więc więc to nie był żaden problem. No co, na razie tak to wygląda, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Odnośnie tego utworu Serce Lwa, myślisz, że do soboty powstanie druga zwrotka i będziesz wychodził do tego utworu? A tego nie wiem, Co prawda ja już utwór wcześniej wysłałem do KSW, trzeba to robić dużo wcześniej, więc jest to inny utwór. Ale nawet nie pytałem, wiem, że druga zwrotka nie, że druga zwrotka będzie napisana, ale kiedy chłopaki to chcą skończyć, to jest dobry pomysł, żeby to tak szybko zrobić i żeby to już było w sobotę. To jest idealny pomysł. Na karcie Phil De Fries kontra Tomasz Narkun, zerkasz w takiej dalekiej przyszłości w stronę któregoś z nich? Nie, to nie ma sensu na chwilę obecną. Myślę, że jakby no wiesz, życiowe doświadczenie nauczyło mnie, że trzeba patrzeć przed siebie i to, co stoi przede mną, to jest moje jedyne wyzwanie, przed którym stoję. Ostatnie wydarzenia też mi pokazały, że możesz sobie planować. Tak naprawdę kilka miesięcy się przygotowałem, no powiedzmy nawet tam miesiąc czy półtorej pod jakiegoś zawodnika, później był inny i na końcu też jest inny, więc nie ma co za dużo planować. Na pewno będę oglądał tę walkę z zainteresowaniem, no bo to jest dwóch mistrzów, którzy się spotykają, więc to jest naprawdę interesujący pojedynek. No i będę ich podglądał, to na 100%. Twój pierwotny rywal na KSW 60 podpisał kontrakt z organizacją One Championship. Myślisz, jak oceniasz w ogóle to organizację? Ale pierwotny, który to? Tomasz Narkun. Tak. Myślisz, chciałem się zapytać, jak oceniasz tę organizację? Czy One Championship stoi wyżej według Ciebie sportowo niż KSW? Wiesz co, jakby nie mam takiego porównania wielkiego, tam są rzeczywiście duże nazwiska, tak? Była ostatnia walka Nicki Holskin z John Wayne Parr, więc to są legendy kickboxingu tak naprawdę. Jeżeli oni potrafią robić tam takie zestawienia, to jest to na pewno coś, co mnie bardzo interesuje. Więc co mogę powiedzieć? Nie jestem tutaj specjalistą, żeby mówić na temat, jakie są różnice poziomu. Jedyne, co jest fajne, to to, że są te organizacje i wszystkie robią dobrą robotę. Chciałem zapytać jeszcze o wagę, jaką wniesiesz do pojedynku. Czy będzie się ona różniła od tej wagi, którą wnosiłeś do Quentina Domingosa? Nie, myślę, że to będzie 105 kg. Teraz waży około 106,5, 107. Ja tak mniej więcej jak trenuję, to waży około 107 kg. Czasami jest to 110, ale myślę, że naprawdę 105 kg to jest optymalne dla mnie ze względu na mój sposób walki i chyba przy tej wadze jest tak najbardziej zrównoważona ta siła razem z szybkością i też wytrzymałością. Wracając jeszcze do Twojego rywala, on miał okazję toczyć te pojedynki w formule Bernacle na gołe pięści. Myślisz, że to może być jakiś jego atut na walkę z Tobą, czyli zawodnikiem stójkowym? Nie wiem, jeżeli to on uważa, że to jest atut, to bardzo fajnie, ale ja jakby tym się nie sugeruję. Tak jak powiedziałem, uważam, że to jest interesujący zawodnik, ciekawy zawodnik, charakterny, bo nie każdy się odważy na to, żeby walczyć na gołe pięści, więc to są te rzeczy, które o swoim rywalu wiem. Natomiast jakby no, nie robi to na mnie wrażenia, że ktoś na gołe pięści walczył.